Liliana Skibińska, witamy bardzo serdecznie. W studiu z nami dzisiaj Mikołaj Jaroszyk, gitarzysta, wokalista, właściwie także i twórca także filmów, klipów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No bo właściwie nie tylko od tej strony muzycznej teraz już cię znam, ale także sporo się chyba nasiedziałeś przy produkcji waszych klipów ostatnich, bo trzeba przyznać, że ciekawe dzieło zostało stworzone w ciągu wielu miesięcy chyba. No dokonaliśmy, zdaje się, rzeczywiście rzeczy niezwykłej, ponieważ zwykle jest tak, że kiedy jest premiera singla, to jest też premiera klipu i przeważnie to występuje wszystko razem w liczbie pojedynczej. A w naszym wypadku doszło do premiery aż 8 klipów. W waszym przerwę, czyli Natalii Safran. Czyli moim i Natalii Safran, czyli mojej siostry. Z którą... Właśnie mówimy przede wszystkim o waszej ostatniej płycie High Noon, do której teraz powstały remiksy. Tak, czyli jest. Przyłożyliście się na nowo do tego samego właściwie materiału, a nawet nie wy, a zaproszeni przez was i poproszeni o to producenci. I to legendarnie. Faktycznie mieliśmy wybitną przyjemność, z której wyniknęły później właśnie te klipy w liczbie większej niż jeden. Współpracy z naprawdę wybitnymi producentami, DJ-ami ze sceny elektronicznej, tak nazywając to ogólnie. Z Kashmir Rayem, to jest kanadyjski DJ-producent, który między innymi remiksował Beyoncé, chociaż Christina Aguilera. Można by te nazwiska wymieniać, a byli tam też inni bardzo interesujący DJ-e, na przykład Sandy Rivera, nowojorczyk, Claudia Castel. Ale też poznaniacy, na przykład DJ Luke, który znany może być tutejszej publiczności chociażby z Meskaliny, gdzie często grywa różne imprezy, ale też kilku innych, na przykład DJ Wetty. Więc faktycznie cały ten projekt ma wymiar bardzo międzynarodowy. A nie, znaczy zastanawiałam się tak, premiera waszej płyty, tej High Noon, była już długi czas temu właściwie. Już jakieś 3 lata wydaje mi się. No więc... i w tym czasie można by przecież stworzyć nowy materiał na kolejną płytę, a wy podjęliście się z remiksowania. Dlaczego? Znaczy jedno wiesz, drugiemu absolutnie nie przeszkadza, bo nowy materiał mamy mniej więcej już w kolejce na jakieś 2 kolejne płyty. Natomiast wstrzymaliśmy się też z wydaniem różnych nowych rzeczy, bo ta seria remiksów, która się wydarzyła do High Noon, była faktycznie dla nas na tyle frapująca i fascynująca też, bo to jest jednak materiał, który pokazuje twoją piosenkę, w tym wypadku te nasze numery z High Noon, które są przepuszczone przez filtr i przez artystyczną wrażliwość innych ludzi, innych producentów. Więc one z jednej strony zachowują istotę tej piosenki, którą samemu się nagrało, a z drugiej strony dodają pewnej nowej magii. I w naszym wypadku można śmiało powiedzieć, że wszystkie te remiksy, które zostały zrealizowane, tą magię do naszych piosenek dodały. Dlatego warto było złożyć z tego cały projekt. A to z kolei nas zafrapowało do tego, żeby ten projekt nabrał również barw obrazkowo-filmowych. No właśnie, bo to nie tylko magia dźwięku, bo zupełnie dla was także inne brzmienie rzeczy, piosenek, z którymi na co dzień przecież przebywaliście, powiedzmy, pracując nad nimi, no ale także magia wizualna. Same piękne kobiety, pomijając swój udział w niektórych klipach, ale no, wyłowiliście... Fakt, że ja nie jestem piękną kobietą, zgadza się. No i może na szczęście, ale piękne kobiety macie, Natalię Safran oczywiście także, to aktorki. Mamy może po kolei, bo to jest ciekawe. Mamy Weronikę Książkę, która, z którą się fenomenalnie współpracował, również poznaniankę, znakomitą aktorkę. Mamy Nadine Velasquez, to jest aktorka hollywoodzka, która znana jest publiczności m.in. z filmu Flight z Denzelem Washingtonem, Lot to się bodajże nazywało, czy My Name is Earl. Faktycznie bardzo gorące hollywoodzkie nazwisko. Mamy Joannę Opozdę, znaną miłośnikom seriali, chociażby z M jak Miłość. I mamy kilka fantastycznych modelek, między innymi Patrycję Laufer, Sarę Kordek, więc faktycznie i oczywiście Natalię w tychże klipach. Więc te klipy, one nam pokazują różne skrajne oblicza miłości i wszystkie były zainspirowane od tego, jakby to było źródło, czyli tekst do oryginalnej piosenki All I Feel Is You. No to skoro wymieniłeś też Natalię Safran, mam nadzieję, że teraz uda nam się połączyć z Natalią, bo ty widziałeś się w nią... O, witamy cię Natalio, Natalia Safran również z nami. Ty się widziałeś z Natalią całkiem niedawno, bo dopiero co wróciłeś ze Stanów. Natalia tam cały czas jeszcze jest. Natalio, ty jesteś przede wszystkim główną bohaterką tego całego projektu, bo to przecież twoja płyta, to twoje piosenki znane ci bardzo dobrze zostały poddane różnej interpretacji. Jak podobają ci się te wersje ostateczne? A przyznać trzeba, że jest ich naprawdę sporo, więc dużo można z nimi zrobić. Oczywiście to jest filmowane moim nazwiskiem, bo Mikołaj zawsze nalega, żeby tak było, ale to jest naprawdę nasza płyta, wszystko jest pół na pół, 50-50 zawsze, także tyle samo w tym mojego wysiłku, co i jego. Na początku byłam troszeczkę, miałam takie rezerwacje co do tego, czy to powinny być remiksy, bo nie był to gatunek, którego słuchamy na co dzień, ale bardzo szybko okazało się, że remiksy, które do nas docierały, były po prostu fantastyczne, więc nagle
masz przywilej jakby oglądania swojego świata, który wykreowałaś gdzieś tam pod swoją imaginację, i on nabiera zupełnie innego życia, zupełnie innej osobowości, i jest to wspaniała rzecz. To jest naprawdę wielka przygoda, i stoisz i patrzysz się i mówisz, wow, nie wyobrażałam sobie, że może to tak wyglądać, ale podoba mi się fantastycznie. Także jeżeli to są dobrzy remikserzy, a z takim mieliśmy na prawdziwy przywilej pracowania, to jest to ogromna frajda. A Natalio, przede wszystkim po raz kolejny podeszłaś do swoich piosenek, no ale po raz kolejny także stanęłaś po drugiej stronie kamery tym razem, pokazując siebie również i występując w swoich klipach, zresztą także wracając do Poznania, pokazując nasze piękne zakątki, chociaż w ciekawy sposób klipy, właściwie ten jeden szczególnie został z tobą wyprodukowany, bo grany longiem, to chyba niełatwe. Nie, łatwe to nie było, ale zrobiliśmy tylko parę podejść i stwierdziliśmy, że to będzie taki mały eksperyment, taki homage do może sposobu, kiedy się kiedyś robiło filmy albo na przykład jakieś, nie wiem, dawniejsze klipy z południa Francji, coś takiego. I to był taki właściwie, taki żart, powiedzmy, ale w Poznaniu kręci nam się zawsze bardzo dobrze, bo to jest tak piękne miasto, że czy to jest Poznań by night, jak w jednym z wideoklipów, czy to jest Poznań w ciągu dnia, to jest wszystko tak urokliwe, że naprawdę trudno nie mieć z tego jakiegoś uroczego klipu właśnie. Także była to wielka przyjemność, a tym razem nawet stanęłam po drugiej stronie kamery. Na przykład nasze wideo z Nadine Velasquez to ja wyreżyserowałam, także zapaliłam się do tego też, więc to był absolutnie projekt nowatorski dla nas pod każdym względem. Wielka przyjemność, naprawdę. No ogromna zupełnie inne, to już do was może obojga pytanie, zupełnie inne granie w klipie, bo remiksy mają trochę inny charakter, tam można tworzyć, tam można bardziej artystycznie wręcz, no w klipach zwykłych też, podejść zupełnie inne sceny, takie czasami artystyczne bardzo ujęcia. To niech to będzie szansa dla mnie, żeby opowiedzieć o Igorze Drozdowskim, który jest wybitnym fotografem, który fotografuje głównie modelki od Paryża po Petersburg, i który użyczył swojej estetyki i kooperował z nami, reżyserując, Natalia, popraw mnie, pięć klipów bodajże, chyba dobrze mówię? W każdym razie nie tylko był reżyserem, ale też operatorem, i część z nich również montował. I to jego oko i jego estetykę faktycznie w tych klipach widać, szczególnie w klipie takim bardzo mrocznym, biało-czarnym, który zachęcam do obejrzenia. Wszystkie te klipy są dostępne na kanale Natalia Safran na YouTubie. A ten klip, o którym mówię, z poznańskimi modelkami, faktycznie bardzo enigmatyczny, bardzo fascynujący, pozostawia widzów w lekkim niedowierzeniu tego, co właśnie zobaczyli, więc niech to będzie zachęta do obejrzenia. Można obejrzeć, jest ich naprawdę sporo. Dokonaliście też ciekawej rzeczy, bo właściwie współpracujecie, no można powiedzieć, elektronicznie cały czas, po sieci biegając, trochę korespondencyjnie, ale stworzyliście fajne rzeczy. Skoro zamknęliście już chyba temat remiksów, czy w takim razie zostawiacie już całkiem temat wszystkich piosenek z pierwszej płyty i będziemy teraz czekać na kolejny materiał? Kolejny materiał już jest w fazie, zaawansowanej fazie kreacji, także zdecydowanie, ale zamykać materiału muzycznego chyba nigdy się nie da, bo właśnie dostaliśmy prośbę o piosenkę na kolejny soundtrack. To właśnie jest jedna z piosenek z High Noon. Także to się jakby zawsze toczy i nowe remiksy też powstają cały czas, ale oczywiście skupiamy się na nowym materiale, mamy go już mnóstwo, prawda, Miki? Mamy tego materiału naprawdę, tak jak wspominałem ci wcześniej, w kolejce oczekujący do wydania, ale remiksów zdecydowanie nigdy nie zaprzestaniemy jakby tej przyjemności sobie fundować, bo faktycznie kooperacja z kreatywnymi ludźmi jest zawsze fantastyczna. Ja spędziłem teraz 3 miesiące w Los Angeles a propos naszej pracy i udało mi się wyjść mniej więcej ze studia jakieś 3 razy, przy czym raz wyjechać na 1,5 dnia z Los Angeles, i to właściwie niech obrazuje intensywność naszej pracy i tego, jak powstaje nowy materiał. Znaczy, jak się okazuje, można mieć materiał bazowy, wyjściowy, który jest także gotową płytą, ale potem na nim tworzyć i tworzyć, no i to zależy też od szczęścia spotkania innych artystów na drodze, więc ilu ich będzie, tyle pewnie różnych kreacji. Bardzo wam dziękuję i gratuluję takiego dzieła tworzonego na odległość przez wielką wodę. No i mam nadzieję, że zobaczymy się przy okazji następnych produkcji, także w Poznaniu, bowiem Natalia Safran często klipy akurat realizuje tutaj z Mikołajem zresztą. Bardzo dziękujemy ci, Natalio. Pozdrawiamy. Zapraszamy na nasz kanał na YouTube do obejrzenia tychże klipów. Jak najbardziej, przyłączamy się. Natalia Safran w Los Angeles, Mikołaj Jaroszyk u nas w Poznaniu, jak widać zresztą. Bardzo dziękuję. Państwu również dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.